Raz na jakiś czas zdarzają się takie dzieła kultury, po skończeniu których jedyną rzeczą, która przychodzi ci do głowy, jest chęć przeżycia tej samej historii jeszcze raz. Chęć jej zrozumienia i odniesienia treści utworu do samego siebie. Nie ma takich pozycji aż tak dużo, ale na pewno jedną z nich jest temat dzisiejszej recenzji. Kolejna seria, którą dopiero co poznałem, a z miejsca stała się jedną z najlepszych, jakie kiedykolwiek dane mi było obejrzeć. I pomimo faktu, że obiecałem sobie, żeby nie recenzować serii, którym wystawiłem tą mityczną dziesiątkę, dopóki nie będę w stanie zrobić materiałów godnych ich poziomowi, to teraz robię wyjątek. A to dlatego, że chcę jak najwięcej emocji, jakie mną targały podczas tego seansu, przenieść właśnie na ten film. Wracając jednak do meritum. To jest recenzja Kino Notabi. Od czego by zacząć? Może od tego, na co wskazuje tytuł. Historia przedstawia nam losy podróżniczki, która przez całą historię postrzegana jest przez świat jako podmiot aseksualny, czyli fakt, czy jest mężczyzną, czy kobietą, nie ma żadnego znaczenia, a jej imię to Kino, której towarzyszy motocykl. Ale to nie taka zwykła maszyna, tylko gadający jednoślad, który uzupełnia stawkę głównych bohaterów. Sama podróż odnosi się do odkrywania kolejnych krajów, których poznawanie zwyczajów, kultury i mieszkańców jest motorem napędowym historii. Pytaniem zatem jest, co w takiej prostej historyjce może być takiego wyjątkowego, a odpowiedzi jednoznacznej chyba nie ma. Dla mnie jednak jest to przede wszystkim imersja i to, jak każdy odcinek nie tyle bawi się z inwencją, a jak świetnie manipuluje odbiorcą. Każda historia zbudowana jest według prostego schematu. Weźmy jakieś trudne pytanie, jakie każdy może sobie zadać i spróbujmy odnieść je do naszego świata. Kino Notabi to właśnie taka fizyczna podróż Kino i Hermesa przez fikcyjny świat pytań, domysłów i odpowiedzi. Właśnie ta tytułowa podróż wcale nie odnosi się tylko do drogi z punktu A do punktu B. To również droga przez rodzaje zachowań wielu grup ludzi, to droga przez wiele doktryn filozoficznych, a przede wszystkim to droga, u kresu której zaczynamy doceniać jej przebieg. Nawet pomimo tego, że była brutalnie szczera i poruszała tematy dla wielu osób zdecydowanie zbyt śmiałe. Robiła z naszych domysłów i nigdy nie zadanych pytań doświadczenia, dawała namacalne odpowiedzi. Zaczęliśmy więc od tego, co seria za sobą niesie, jednak dokonanie tego bez niezbędnych komponentów jest po prostu niemożliwe. Dlatego przyjrzyjmy się historii. Jest ona pozbawiona ciągłej fabuły i opiera się na jedno czy dwuodcinkowych opowiastkach, a może lepszym określeniem będzie baśniach. Kino i Hermes podróżują bez określonego celu, czy jakiegokolwiek punktu, który mógłby zwieńczyć ich przygodę. I właśnie tutaj czarować widza zaczynają te baśnie, każda inna, oderwana od poprzedniej i każda poruszająca zgoła inne tematy. Raz jest to jakiś wycinek społeczeństwa poddany pewnej próbie, innym razem mamy do czynienia z filozoficznymi pytaniami, które przyjmują namacalny kształt, a z jeszcze trzeciej możemy podziwiać absurdalne, hipotetyczne sytuacje, których celem jest odpowiedź na jedno z tych pytań, o których chwilę temu mówiłem. Seria jest pozbawiona filerów, a każda historia jest zamkniętą całością. Każda jest fabułą samą w sobie. Jednak samo określenie baśni również trudno odnieść akurat do tej serii, bo przecież baśnie z definicji mają morał i czegoś uczą. Czynią to za pomocą tekstu i prostej historyjki, a Kino Notabi idzie krok dalej i próbuje nam jak najdokładniej przedstawić problematykę, jednak nie udziela żadnych odpowiedzi. Po prostu zaprasza widza do własnej interpretacji. Każdą historyjkę możesz odebrać na swój własny, unikalny sposób. To jest właśnie neutralność i świetny zabieg, który nie próbuje nam sprzedać jednego rozwiązania typu patrz, to jest zła decyzja, a ta jest dobra. Teraz już wiesz, jak działa życie. I właśnie nie każde życie jest takie samo i dlatego każdy może odbierać tę produkcję zupełnie inaczej. Niewiele jest serii, które zmuszają do ciągłego myślenia, zastanawiania się, podejmowania decyzji. To wszystko czyni historię niesamowicie wciągającą i buduje tą niesamowitą imersję, o której wspominałem na początku. Jej poziom jest tak duży, że nie jest to tylko przygoda Kino, jak wskazuje tytuł, ale również twoja i dlatego jest taka wyjątkowa i niepowtarzalna.
Zamykając temat historii, najważniejszym jest to, że nawet pozbywając tą fabułę całej tej filozofii, dalej jest to świetna opowieść ze zwrotami akcji, niezłą narracją i zapadającymi w pamięć scenami. Podstawa sama w sobie jest dobra, ale dopiero poszerzona o sposób, w jaki ją odbieramy, staje się wyjątkowa. Czymże jednak byłaby najwspanialsza sztuka bez odpowiednich aktorów, a w wypadku jedynie duetu postaci pierwszoplanowych, rola heroiny przypada oczywiście kino. Postać, bez której ta historia nie mogłaby być tak samo unikalna. I nie mówię tego przez to, że przez długość serii widzimy, jak dorasta i jak traumatyczny development postaci ją napędza, ale właśnie przez jej samą w sobie głębię. Wszystko, czego dowiadujemy się na jej temat, jest oparte o dialogi z nowo poznanymi ludźmi i skrawki z jej historii, którymi seria raczy nas w bardzo małych ilościach. To wszystko tworzy nam obraz postaci ludzkiej, takiej niepozbawionej wad, ale mimo to bardzo interesującej. Taki bohater jest nie lada osiągnięciem. Do tego motocykl Hermes już tak interesujący nie jest, ale dialogi prowadzone z protagonistką przez tego jegomościa stoją na najwyższym poziomie i nawet ten stary jednoślad ma miejscami więcej empatii i dobra niż kolejni, których poznają na swojej drodze. Warstwa wizualna jest rzeczą równie trudną do zaszufladkowania, co sama historia. Z jednej strony postacie drugoplanowe oparte na geometrycznych wielokątach, miejscami brak teł i zastąpienie ich białymi statycznymi obrazami, czy animacja, która widocznie zaznacza, że budżet produkcji do najwyższych nie należał. Z drugiej jednak strony wiele tych niedociągnięć można tłumaczyć zabiegami artystycznymi. To jednak zależy od prywatnych upodobań, a nie można zapominać, że seria swoje lata już na karku ma. Z kolei muzyka jest na wysokim poziomie, a wykorzystanie dość egzotycznych chórów przede wszystkim przy statycznych ekranach dodaje serii charakteru i tajemniczości. Zresztą reszta ścieżki dźwiękowej również trzyma się nieźle, opening jest niezły i na pewno szybko go nie zapomnicie. Z kolei ending to jedyny raz, kiedy w jakimś normalnym anime usłyszycie śpiewającą Aimeedę podkładającą głos kino. Jej Beautiful World jest niezłą aranżacją, jednak pozbawioną jakiejkolwiek głębi od strony wizualnej. Ot, przyjemne zamknięcie odcinka i nic poza tym. Takie serie jak Kino Notabi zwyczajnie nie mogą za często się pojawiać, na pewno nie w medium, jakim jest animacja. To produkcja, która nie przypadnie do gustu fanom długich historii z walkami, dużą ilością postaci, czy takim, którzy szukają przy anime tylko zabawy. To raczej narzędzie, które pozwoli ci spojrzeć na ludzi z innej strony i da ci argumenty przy planowaniu kolejnych kroków w życiu. I pomimo tego, że świat nie jest piękny, to Kino Notabi jest eleganckim arcydziełem, któremu jeżeli wybaczysz drobne niedoróbki, albo jeżeli na moment oglądania tej serii pozbędziesz się uprzedzeń, dostaniesz inteligentne i unikalne dzieło sztuki. To byłem ja, Lesiu. Dziękuję. Dobranoc.